przenosimy się do starego folwarku, niedaleko Suwałk. Tam od już jakiegoś czasu funkcjonuje fantastyczna placówka Muzeum Wigier. Kierownik tejże placówki, Maciej Ambrosiewicz, dzisiaj jest gościem Radia 5. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Panie kierowniku, co nowego w Muzeum Wigier? Pandemia pandemią, ale praca cały czas trwa. Znaczy pandemia tak, trwa, ale nie przyjmuje się aż tak bardzo pandemią, bo powoli te ogniska wygasają, coraz więcej osób się szczepi w tym miejscu. Ja również apeluję do wszystkich wątpiących, aby się zaszczepili. Ale oczywiście zapraszamy do Muzeum Wigier na otwarcie w przyszłym tygodniu nowej wystawy Martwe Drewno. Także tutaj mamy taki element do pokazania. Mam nadzieję, że to zainteresuje i tych najmłodszych, i tych najstarszych, bo zbudowaliśmy, korzystając z zamknięcia muzeum, ogromny pień drzewa. W zasadzie małą gałązkę powiększyliśmy siedmiokrotnie. Pokazujemy, jak ta gałązka rozkłada się na przestrzeni kilkunastu lat. Ale oprócz tego pomyśleliśmy sobie, że może warto w Wigierskim Parku Narodowym także pokazać ten park w troszkę inny sposób. I pomyśleliśmy sobie, że jeżeli do nas tutaj przybędą turyści, ale także miejscowi mieszkańcy będą mieli ochotę pojawić się na naszych ścieżkach, to mogą skorzystać w kilku miejscach z takich bibliotek na świeżym powietrzu. Nazwaliśmy ten projekt Książka nad Wigrami. Pod takimi daszkami, które myślę, że wszyscy znają, można sobie przysiąść czasem, a pod niektórymi daszkami, na razie tylko dwoma, tak na początek troszkę eksperymentalnie, w miejscowości Krzywe przy naszej siedzibie, i drugi taki daszek biblioteczka jest przy Muzeum Wigier. Można podejść, wziąć sobie książkę, przeczytać, odnieść tę książkę, można też dołożyć te książki, które się już przeczytało w domu, gdzieś tam może zalegają, a może by sprawiły komuś frajdę i można by tą książką się również podzielić. Dzisiaj pięknie to wszystko się łączy z Ogólnopolskim Świętem Wolnych Książek, które właśnie przypada dzisiaj. Dzisiaj jest wolna książka, także cieszę się, że pan redaktor tutaj akurat dzisiaj zadzwonił, ale takie oficjalne, gdyby otwarcie, będzie miało miejsce jutro, bo biblioteka publiczna w Suwałkach, tutaj i pani dyrektor Maria Kołodziejska postanowiła wspomóc Wigierski Park Narodowy i na ten cel biblioteka ofiarowuje sporo książek, które jutro będą tak bardziej oficjalnie przekazane o godzinie 12 w miejscowości Krzywe przy dyrekcji parku. Przy okazji Muzeum Wigier, hasło takie bardzo, bardzo z placówką związane, to Leptodora. Leptodora, ale niestety jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy mogli umożliwić rejs Leptodoru. Zapewne stanie się to dopiero po 26 czerwca, kiedy będą zniesione wszystkie obostrzenia. My ani nie jesteśmy środkiem komunikacji publicznej, także nie wiemy, pod które przepisy troszkę podlegamy. A ci, którzy wiedzą, to Leptodora ma bardzo małą powierzchnię taką do przemieszczania się w środku. Także nie ukrywam, że to jest dla nas trochę przykra sytuacja, że musimy ludziom odmawiać, ale też nie możemy ludzi niepotrzebnie narażać, kiedy jeszcze tak naprawdę tylko część społeczeństwa się zaszczepiła i no, jednak ta wspomniana na początku pandemia, ten wirus jest ciągle groźny. Panie kierowniku, lato na horyzoncie, co w związku z tym przygotowuje muzeum? Oczywiście no, nie wiadomo, czy i to wszystko się uda i tak dalej, ale plany trzeba mieć, coś trzeba przygotować, turyści no, już czekają. Oczywiście. Także tutaj na początek to, o czym mówiłem, czyli otwarcie nowej wystawy czasowej Martwe Drewno, to będzie miało miejsce pewnie w przyszłym tygodniu. Ale także zmieniamy troszkę samą ekspozycję. Ci, którzy byli w Muzeum Wigier, wiedzą, że mamy tam dużo monitorów dotykowych. Żeby uniknąć takiego dotykania bezpośrednio sprzętu, wprowadzamy działanie no też prezentacji multimedialnych, ale już bez jakby wzbudzania ich poprzez jakiś tam dotyk.
Ponadto mamy imprezę organizowaną wspólnie z panem Arkadiuszem Makowskim, który tutaj będzie organizował spotkanie z podróżnikami, taki festiwal podróżniczy. Będzie to na początku sierpnia, także mam nadzieję, że będziemy mogli zaprezentować kilkanaście podróży różnych osób, które wędrowały po całym świecie, ale akurat postanowiły podzielić się swoimi przeżyciami w Muzeum Wigier. Czego życzyć placówce, czego życzyć pracownikom? No, zdrowia automatycznie życzymy. Zdrowia, myślę, że ludzi, którzy chcą zobaczyć Wigierski Park Narodowy, którzy chcą obejrzeć wigry w pigułce, odwiedzając Muzeum Wigier. I oczywiście tego, co jest najważniejsze również, latem pięknej pogody, aby milej się zwiedzało ścieżki Wigierskiego Parku Narodowego. Pozdrawiam, dziękuję za rozmowę. Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Wigier w Starym Folwarku, był Państwa i naszym gościem.